Kilka lat temu Julia Wieniawa wdarła się do show biznesu jako dziewczyna Antka Królikowskiego i szybko stała się rozchwytywaną celebrytka. Choć związek z aktorem nie przetrwał, kariera Julki ma się świetnie do dziś. 23-latka jest niezwykle zapracowana i aktywna na wielu polach. Grywa w filmach i serialach, prowadzi imprezy, reklamuje rozmaite produkty, tańczy, pozuje do zdjęć oraz śpiewa. Śpiew jest ważnym elementem w życiu Julii, która nie chce być postrzegana jedynie jako celebrytka i influencerka, ale też artystka. Jakiś czas temu nawiązała współpracę z Kubą Karasiem, ukochanym Jessiki Mercedes. Wspólnie nagrali m.in. przeróbkę utworu z Kubasa pod tytułem Nie mam dla ciebie miłości. Aktualnie pracują nad czymś nowym, a Julka często publikuje na Instastories relacje ze studia nagraniowego. Ostatnio Wieniawa i Karaś spotkali się w jednej z modnych warszawskich knajpek. Celebrytka przybyła na miejsce ubrana w dżinsowy kożuszek i szerokie spodnie, do których dobrała szpilki i malutką torebeczkę. Julka tego dnia chyba się nie wyspała, bo w trakcie rozmowy z Kubą nie była w stanie powstrzymać ziewania.